Nazywam się Anna Nacher i jestem tutaj w roli teoretyka, czy właściwie teoretyczki dzisiaj, chociaż te działania praktyczne również nie są mi obce, przy czym moje działania praktyczne koncentrują się głównie w obszarze sztuki dźwięku i do tego też dzisiaj trochę nawiążę. Ale jako teoretyczka zajmuję się głównie kategorią przestrzeni od strony kulturoznawczej i tutaj powiem od razu, że będę trochę wierna przesłaniu, jakie przyświecało zaproszenie do projektu teoretyków, czyli będę tutaj mnożyć wątpliwości. Jednocześnie postaram się nie udzielać odpowiedzi, po to, żebyście Państwo mogli też poczuć się w tej przestrzeni w miarę swobodnie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wykład znajdzie też pewną kontynuację podczas jutrzejszego konwersatorium, bo z pewnością będą tutaj takie wątki łączące. Ja chciałabym się dzisiaj zastanowić przede wszystkim nad tym, co znaczy ta kategoria przestrzeni w świecie mediów zupełnie nowego typu, ponieważ wczoraj Piotr mówił sporo o mediach cyfrowych, czy właściwie głównie o mediach cyfrowych tutaj mówimy. Ja powiedziałabym, że te media cyfrowe właściwie są już oczywistością. Stały się takim naszym naturalnym środowiskiem, w którym funkcjonujemy. Nawet jeżeli nie jesteśmy wytrawnymi badaczami i nie do końca potrafilibyśmy tutaj posłużyć się jakimiś pojęciami czy też terminami, to na poziomie praktyk to doświadczenie posługiwania się kulturą cyfrową jest dla nas oczywiste. Tutaj jako anegdotkę podam może przykład z moich ubiegłorocznych zajęć dydaktycznych, kiedy studenci w ramach kursu oczywiście mieli temat zatytułowany Internet drugiej generacji czy też Web 2.0, i byli zdziwieni, oni po prostu tego nie rozumieli. Po co my się mamy o tym uczyć? A co mogłoby być innego? Jak mógłby inaczej ten internet wyglądać? Więc te ich wątpliwości pokazały mi, że być może to, co uważamy za jakiś początek czy jakiś wstępny etap, już się dokonało. I tutaj chciałabym powiedzieć o mediach, których zasadniczą cechą jest nawet nie to, że one są cyfrowe, tylko to, że one są zsieciowane. I tutaj ta kategoria mediów zsieciowanych będzie się pojawiała, myślę, też w trakcie innych wykładów. A związek tych mediów zsieciowanych z przestrzenią jest dosyć specyficzny i dosyć oczywisty. W ogóle teoria mediów, tak jak ona się narodziła, przynajmniej od czasów Marshalla McLuhana, bardzo wiele uwagi poświęcała przestrzeni. To były te słynne McLuhanowskie twierdzenia, czy właściwie szerzej szkoły, toronckiej szkoły mediów, o tym, że media, że tak powiem, dokonują pewnej kontrakcji, że tę przestrzeń choćby skracają, tak, że nas zbliżają, że kula ziemska się zmniejsza. Powiedziałabym, że dzisiaj taka refleksja na temat mediów nie wystarcza, choćby z tego powodu, że media już nie do końca są tylko i wyłącznie naszymi ekstensjami, jak to się przywykło mówić, czyli nie do końca są naszymi przedłużeniami. Są czymś więcej i czymś mniej jednocześnie, czymś innym. I żeby to pokazać, rozpocznę może od takiej osobistej refleksji. Nie wiem, czy wiecie Państwo, czym jest dla mnie Lublin. Pewnie nie, bo pewnie każdy z nas tutaj ma swoją jakąś wersję, czy wizję Lublina, czy doświadczenie Lublina. Ja powiem o tej takiej najbardziej aktualnej, czyli od momentu, kiedy znalazłam się w tym mieście po raz kolejny wczoraj wieczorem. I oczywiście Lublin jest dla mnie taką przestrzenią szczególną, jest dla mnie dosyć obcą przestrzenią. To znaczy, to nie jest ten typ miasta, w którym bym się wychowała i który byłby mi bliski. Moim miastem, moim dyskursem przestrzeni miejskiej są miasta austro-węgierskie. Tak? Małe miasteczka w rodzaju, powiedzmy, w rodzaju Koszyc, w rodzaju Linzu, w rodzaju, powiedzmy, Frytka Misztka, tak? Ten obszar mniej więcej. Dzisiaj przed południem, dyskutując tutaj o różnych aspektach przestrzeni miejskiej, takiej przestrzeni informacyjnej, mówiliśmy o tym, że wciąż ta przestrzeń miejska w Polsce jest dość mocno zróżnicowana. A więc dla mnie Lublin po części jest taką przestrzenią, powiedziałabym, nieznajomą. Zawsze się tutaj z trudem odnajduję. Długość ulic, szerokość ulic, to, że nie ma głównego rynku, tak, to wszystko jakby warunkuje moje myślenie, moje poruszanie się tutaj. Ale Lublin jest też dla mnie takim miejscem, które wiąże się z pewnymi narracjami, z
z tym, że jest to taki ośrodek muzyki folkowej, z tym, że wydarzają się tutaj imprezy, czy wydarzały się tutaj imprezy, o których się mówiło w środowisku, powiedzmy, muzyki niezależnej, z tym, że jest to też miejsce związane z działalnością Gardzienic, z tym, że jest to też ośrodek kultury żydowskiej. Krótko mówiąc, nawarstwiają się na to moje doświadczenie obcości Lublina również pewne wątki związane z takimi narracjami o mieście, które każdy z nas buduje sobie na podstawie tych przestrzeni, w które jest włączony. I wreszcie wczoraj Lublin stał się dla mnie też taką fascynującą przestrzenią, czy właściwie dzisiaj przed południem, bo wykonałam pewien spacer przechodząc przez dworzec PKS-u, Starówkę i właśnie tutaj do warsztatów kultury. Dworzec PKS-u jest w ogóle fascynującym absolutnie obszarem, takim ciekawym dźwiękowo, zapachowo i sensorycznie i to również będzie tutaj wątek w tym moim dzisiejszym wykładzie istotny. I do tego jeszcze powrócę. Natomiast Lublin, a tutaj jeszcze tytułem wtrętu, to o czym dzisiaj będę mówić jest ujęte w kilka artykułów, do których Państwa odsyłam, ponieważ słowo mówione ma to do siebie, że trudno je poddać takiemu rygorowi dyscypliny, a więc w takim bardziej uporządkowanym, w takiej bardziej uporządkowanej formie to wszystko, o czym mówię, znajduje się w sieci. Wszystkie artykuły, które na ten temat napisałam, są właśnie linki do nich ze strony z mojego bloga. Wracając do Lublina, od niedawna Lublin jest też dla mnie tym. Nie wiem, czy Państwo tutaj widzicie. To jest aplikacja Gowala. Nie wiem, kto z Państwa używa Gowali. Kiedy znajduję się w miejscu jakimś nie do końca mi znanym, w tym sensie, że nie wiem, gdzie można dostać dobrą kawę, nie wiem, gdzie znajduje się urząd pocztowy czy dworzec PKS-u, to otwieram właśnie Gowalę i wtedy pokazuje mi się ta odmienna wersja miasta. O, może tak to wygląda. Tutaj widać kilka takich aspektów, które będą się pewnie przewijały. Po pierwsze, oznaczanie miejskiej przestrzeni, które odbywa się w takiej formie dosyć namacalnej. Widzimy również ten podstawowy interfejs naszych kontaktów z miejską przestrzenią dzisiaj, czyli mapę. To też coś, na czym chciałabym się skupić. Kolejnym aspektem jest to, że jak widać, ta mapa jest tworzona w sposób wspólnotowy, to nie jest dzieło jednej osoby, wspólnotowy w każdym sensie. To oczywiście jest podkład Google Maps. Tutaj nie zagłębiając się w szczegóły, Google Maps, to, że my otrzymujemy taki, a nie inny interfejs, jest szeregiem, jest wynikiem szeregu operacji, poczynając od zdjęć satelitarnych przez te słynne samochody, które wykonują zdjęcia, później otrzymujemy wersję Street View, przez cały szereg działań programistycznych, graficznych, pewne takie działania translacyjne, czyli zamianę danych na interfejs graficzny. To wszystko jest, krótko mówiąc, takim olbrzymim konglomeratem pracy zespołowej, aż po to, co widzimy tutaj w taki najbardziej oczywisty sposób, mianowicie to, że cztery osoby polecają miejsce zwane u Szewca, tak? To jest losowo przeze mnie wybrany pub. Nie byłam u Szewca, nie wiem jak tam jest. Ale chcąc się zapoznać z jakimś miejscem w pobliżu centrum Lublina, kliknęłam no, akurat na pub u Szewca. Okazało się, że były tam cztery osoby. Niestety żadna z nich nie wysnuła żadnej rekomendacji. Gowala jest jedną z takich aplikacji najbardziej, powiedziałabym, typowych dla nowej epoki mediów, czy dla nowych mediów, bo i takie określenie Paula Levinsona się pojawiło. Powiedziałabym, że to określenie nowe media jest trochę bezradne, czy może jest wynikiem pewnej bezradności takiej opisowej i definicyjnej. W każdym razie chodzi tutaj o coś, co inni badacze określają mianem geomediów, to jest taki termin między innymi Lwa Manowicza, znanego teoretyka, bądź mediów lokacyjnych. To z kolei ten ostatni termin wykrystalizował się w obszarze sztuki nowych mediów i do tego terminu też będę tutaj wracać. Jak nie trudno się domyśleć, bazując na tym przykładzie i na tych pojęciach złożonych z przedrostka geo najczęściej, w centrum tej nowej ekologii medialnej będzie znajdowało się pojęcie lokalizacji, będzie też się znajdował komponent związany z geografią i właśnie z przestrzenią. Krótko mówiąc, ten nowy typ mediów będzie jego podstawą, w jakimś sensie będzie internet,
to bez wątpienia, ale do tego dochodzi technologia zwana GPS-em, również geograficzne systemy informacji, czyli wszystko to, co nowa geografia robi dzisiaj z bazą danych, mianowicie przekształcając ją na rozmaite formy wizualne i mapując. I powiedziałabym, że w ten konglomerat medialny wchodzi coś, co mnie osobiście wydaje się najistotniejsze, mianowicie różne formy łączności bezprzewodowej, czyli albo Wi-Fi, albo Bluetooth, krótko mówiąc internet, ale dostępny nie za pomocą kabla, tylko za pomocą, tylko właśnie bezprzewodowo. Właściwie bez tego komponentu geomedia, czy też media lokacyjne nie mogłyby zaistnieć. Stąd dlatego uważam, że właśnie ta łączność bezprzewodowa jest tutaj najistotniejsza, chociaż najmniej o niej myślimy, bo ona nie jest właściwie dostępna z poziomu interfejsu graficznego. Czyli krótko mówiąc, my po prostu łączymy się z siecią, i od momentu, w którym się z tą siecią połączyliśmy, właściwie nie zadajemy sobie zbyt wielu pytań, chyba że to połączenie nie działa, albo są z nim problemy. A ponieważ z połączeniami bezprzewodowymi zazwyczaj są problemy, to powiedziałabym, że to jest też taki trochę nowy rys tej ekologii medialnej, o której chciałabym powiedzieć. Mianowicie jest ta ekologia medialna wysoce podatna na błędy. Ona nie jest w 100% niezawodna. Ona nie jest taka gładka czy bezszwowa, jak chcieliby tego teoretycy, którzy jakiś czas temu ukuli takie pojęcie ubiquitous computing, czyli takiej wszechobecnej technologii komputerowej, która miała polegać właśnie na tym, co stało się naszym doświadczeniem, czyli właściwie te dane i ta informacja jest dostępna w każdym miejscu, w którym my się znajdujemy i w którym znajduje się dostęp do sieci bezprzewodowy. To jest też po części jedna z takich najbardziej fascynujących cech, w moim przekonaniu, cech tego nowego pejzażu medialnego. Otóż o ile w latach 90. badacze, takie również popularne narracje kulturowe, opisywały nam nowe media przez pryzmat świata wirtualnego, oderwanego od rzeczywistości, takiego stuprocentowo skutecznego, technologii, która jest sprawna, która jest niezawodna, która znakomicie działa, to o tyle nasza dekada, czyli powiedzmy początek XXI wieku, czy pierwsze dziesięciolecie, ostatnich kilka lat, pokazuje, że ten sen, ta fantazja o dwóch światach musi ulec mocno posuniętej redefinicji, znaczy musi po prostu zostać zweryfikowana. Po pierwsze pokazuje na to ograniczony sukces Second Life. Powiedziałabym tutaj o ograniczonym sukcesie po to, żeby nie mówić wręcz o kompletnej klęsce. My dzisiaj właściwie nie funkcjonujemy, właściwie nie tyle funkcjonujemy w Second Life, ile funkcjonujemy w Facebooku albo właśnie w tego rodzaju aplikacjach, które są taką hybrydą trochę wirtualności i naszej namacalnej, konkretnej, realnej obecności w przestrzeni. Czym się różni Facebook od Second Life? To łatwo dostrzec choćby na pierwszy rzut oka. Facebook w dużym stopniu opiera się na tożsamościach osób realnych. Tak? Nie musimy tam tworzyć awatarów, nie jesteśmy kimś kompletnie innym. Mamy mniej więcej podobną sieć znajomych, jesteśmy stosunkowo łatwi do weryfikacji. Tutaj jakby nie zapuszczam się w ocenę Facebooka, bo to byłby zupełnie inny temat. A więc ten typ nowej ekologii mediów będzie w dużym stopniu hybrydowy, to znaczy będzie takim połączeniem świata wirtualnego i świata rzeczywistego. No i tutaj przed południem zastanawialiśmy się nad przestrzenią miejską, nad przestrzenią publiczną, nad tym, czyja jest ta przestrzeń, dla kogo ona jest tworzona, kto ma na nią wpływ, jak włączać podmioty, jak wyłączać, co powoduje wykluczenie. I te tematy tutaj pewnie będą się pojawiały. Ja chciałabym dzisiaj zająć się również takimi kilkoma nowymi parametrami tej przestrzeni publicznej. Bo to jest przestrzeń publiczna, która w równym stopniu rozgrywa się na ulicy, co właśnie w tym świecie, który z przyzwyczajenia będę nazywać wirtualnym, mając świadomość, że oczywiście on nie jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. A więc zmieniają się parametry takich terminów jak prywatność, to bez wątpienia, jak sfera publiczna. Zmieniają się też cechy takich, powiedziałabym, bardzo starych i ugruntowanych terminów jak tożsamość,
jak podmiotowość. Tutaj można by przytaczać co najmniej kilka takich terminów i każde z nich właściwie okazałoby się, że w tym nowym świecie podlega ciągłej pracy. I ta praca nie zawsze odbywa się na poziomie wyłącznie opowiadania, wyłącznie teoretyzowania. Wręcz przeciwnie, ta praca nad tymi pojęciami, nad takim przedefiniowaniem, nad zmianą granic, coraz częściej odbywa się na poziomie praktyk społecznych, które stają się uwidocznione. Bo cechą tych nowych mediów, jak tutaj widać, taką powiedziałabym bardzo ważną cechą, jest to, że my nie musimy niczego specjalnie od siebie intencjonalnie dodawać, żeby było to widoczne. Krótko mówiąc, to co robimy, tak, jest od razu już widoczne, jest uchwytne. To jest dosyć radykalna zmiana, ponieważ socjologowie przez długi czas zajmowali się, nie tylko socjologowie, również etnografia, również antropologia, zajmowała się tym, jak uchwycić tak zwane praktyki, czyli to, co ludzie robią. Tak? Nie zawsze da się uchwycić za pomocą słowa to, co ludzie czynią. Dzisiaj sprawa się o tyle skomplikowała, że takie stare praktyki jak plotka chociażby, czy jak legenda miejska, tak, stają się powszechnie dostępne na Facebooku, czy powiedzmy stają się powszechnie dostępne za sprawą pojęcia filmiku wiralowego, tak, czy też marketingu wiralowego, który w dużej mierze jest oparty właśnie na tym, co ludzie robią w sieci, a nie na tym, co mówią. Tak? Nie musimy niczego od siebie dodawać, wystarczy, że klikamy. Klikniemy link, to już staje się pewnego rodzaju wypowiedzią. Zrównuje się mówienie, zrównuje się poziom, jak to się przywykło nazywać, dyskursu z poziomem działania, z poziomem robienia. Ta sytuacja jest dosyć tutaj specyficzna. Szczególnie dotyczy to takiej również starej praktyki kulturowej, jaką jest mapowanie i tworzenie mapy. Ja dzisiaj zastanawiając się trochę nad tym, czy przygotowując się do wykładu i zastanawiając się nad tym, co wybrać z tego sporego zasobu tematów, jakie można byłoby tutaj poruszyć, właściwie skoncentrowałam się na kilku kwestiach, zaraz je tutaj wywołam. Chciałabym się wytłumaczyć przy tej okazji z tej kognitywnej sfery publicznej, bo to słowo może brzmieć obco. Otóż ten termin zaczerpnęłam z takiej krytyki artykułowanej głównie w środowiskach nowej lewicy, ale nie tylko. Ta krytyka pojawia się coraz częściej w teorii. Jest to mianowicie krytyka nowych form porządku społecznego opartego na w dużym stopniu właśnie na nowych mediach. Otóż ten porządek społeczny powoduje, że stare dobre mechanizm rynku, stary dobry kapitalizm coraz mocniej wchłania nasze uczucia, nasze myślenie, naszą wyobraźnię. Krótko mówiąc, pracujemy nie tylko wtedy, kiedy pracujemy, ale pracujemy również wtedy, kiedy się bawimy. To jest przykład właśnie owej aplikacji pod nazwą Goala. Tak? Jak ta praca zachodzi? Myślę, że ważne jest, żeby sobie to rozwikłać. Gdzie ta praca zachodzi, na jakich poziomach? Otóż wydawałoby się, że my tylko dzielimy się ze znajomymi systemem rekomendacji. Zresztą system rekomendacji stał się już takim filarem, można powiedzieć, tego nowego kapitalizmu, tak? który bazuje w dużej mierze na reklamie takiej partyzanckiej, podskórnej, na słowie szeptanym, bo on stał się skuteczny po prostu. My wszyscy jesteśmy już nauczeni, że ta reklama głównego nurtu to jest coś, co po prostu przełączamy. Tak? Przełączamy natychmiast telewizor, kiedy widzimy przerwę na reklamę. Natomiast bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć opiniom innych ludzi. Szereg aplikacji typu Goali, bo jest ich znacznie więcej, takich aplikacji, które rekomendują miejsca w mieście, jest oparta właśnie na takiej koncepcji, że jesteśmy bardziej skłonni po prostu uwierzyć innym. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest wycinek pokazujący miejsca w Lublinie, które są obecne właśnie w tej aplikacji. One są tworzone przez samych użytkowników. To jest też kolejny rys tego naszego nowego świata. System user-generated content, tak? Czyli zawartość wytworzona przez użytkowników. A więc ktoś stworzył takie miejsce jak pub u Szewca dwoma kliknięciami, polecił je innym. A tych miejsc przybywa, tak? Ta aplikacja jest żywa, ona się zmienia nieustannie. Natomiast we wnętrzu tego oczywiście jest coś, co jak już powiedziałam, jest głównym rysem tej nowej ekologii mediów, czyli łączność Wi-Fi.
Jeżeli Państwo przyjrzycie się mapie Lublina w tej właśnie aplikacji i w szeregu innych, to ta łączność Wi-Fi będzie występowała w tych miejscach, które są korzystne z punktu widzenia logiki miejskiej przestrzeni, kreowanej przez wymogi globalnego kapitalizmu. Wiem, że to brzmi trochę tak mocno, ale czy znacie Państwo jakieś miasta, w których dobre sieci Wi-Fi znajdują się poza centrum turystycznym? Bo ja niewiele. Rzeszów. To jest akurat ciekawy przykład. Nie sprawdziłam jeszcze, jak jest w Lublinie. Krótko mówiąc, żeby ta cała praca mogła zachodzić, potrzebna jest do tego infrastruktura. Tak? Ta infrastruktura najczęściej pojawia się w tych miejscach, które są z punktu widzenia obywateli miasta taką wizytówką, tak? Czyli właśnie w tych miejscach turystycznych. Czasami pojawiają się w miejscach użyteczności publicznej, ale to z rzadka. Ja tutaj mówię o infrastrukturze takiej darmowej. Tak? Powinnam tutaj od razu dodać, że chodzi o darmową łączność Wi-Fi. To, co postrzegalibyśmy jako darmowa łączność Wi-Fi, w efekcie jest pewną transakcją. Miasto bądź lokal daje nam darmowe Wi-Fi, tak? Po to, żebyśmy tam przychodzili, korzystali, to wiadomo, ale również po części jest w to zamieszana tego typu logika. Tak? Wykorzystam tę, czy puszczę informację o tej darmowej sieci Wi-Fi w świat. Tak? Będę właśnie tym łańcuszkiem szeregu rekomendacji, który tkwi u podstaw tej pracy. A więc krótko mówiąc, no, tak można tutaj byłoby wyjaśnić to pojęcie kapitalizmu kognitywnego, bo ono tak brzmi w pracach teoretyków. Pojęcie, które opisuje sytuację dosyć, myślę, już wyrazistą, a mianowicie sytuację, w której rozrywka staje się po prostu pracą. Pracą wykonywaną w ramach dość mocno opartego na logice konsumpcjonizmu społeczeństwa. Oczywiście sprawa nie jest wcale tak prosta, bo mamy tutaj też drugie oblicze, mamy też drugą czy inną odsłonę tego samego tematu, inny punkt widzenia, inną perspektywę. Bez wątpienia te sieci też sprzyjają procesom innego mapowania miasta. I tutaj też myślę, że warto pamiętać o tym, że ten nowy typ miasta, nowy typ przestrzeni publicznej będzie zawsze taki ambiwalentny. On z jednej strony ma wymiar komercyjny i jest mocno wpisany w logikę gromadzenia kapitału, w logikę, jak to się czasami nazywa, neoliberalizmu, ale z drugiej strony równie często te same praktyki, te same działania, te same rozwiązania będą pełniły bardzo korzystną funkcję, taką funkcję, w której ważne stanie się wytwarzanie wspólnej wiedzy. No i teraz zgodnie z obietnicą kilka tematów, które wydają mi się istotne, jeżeli chodzi o ten temat. Po pierwsze, pojęcie mediów lokacyjnych, które już tutaj przybliżyłam. Można również je opisać mianem geomediów, czyli ta złożona sieć. Ważne jest pojęcie właśnie mediów zsieciowanych, czyli tego, że mamy do czynienia jednocześnie z internetem, GPS-em, jakąś formą nawigowalnych map, systemem informacji geograficznej oraz usługami bezprzewodowymi. Drugą ważną rzeczą jest to, co ja tutaj próbowałam w skrócie nieco opisać, a co, jak sądzę, coraz częściej jest takim potocznym doświadczeniem, mianowicie można by ująć to doświadczenie za pomocą zdania, posłużę się takim zdaniem wyjętym z książki Nigella Thrifta, brytyjskiego socjologa, kulturoznawcy, który napisał w jednej ze swoich ciekawszych książek "We are moving into a new awareness". Ja tej celowo posłużyłam się anglojęzycznym odpowiednikiem, bo zobaczcie Państwo, co Nigel Thrift zrobił ze słowem znanym jako awareness, czyli świadomość. Bardzo mi się ta zabawa słów podoba, bo pokazuje jakby wszystko to, co o tej nowej przestrzeni można powiedzieć. Mianowicie awareness, czyli świadomość, tak, tutaj została uchwycona jako awareness. To się nie do końca daje przełożyć na język polski, bo jak widzimy, tkwi tutaj słowo where, czyli gdzie. Krótko mówiąc, nasza świadomość staje się coraz częściej świadomością miejsca, świadomością zlokalizowaną.
Myślenie o przestrzeni jest taką dosyć zasadniczą i oczywistą rzeczą. Po trzecie, coś, o czym jeszcze nie wspominałam, a co zaraz pokażę na przykładach. Do tej pory myśleliśmy o mapach jako o reprezentacji, czyli o pewnym przedstawieniu terenu, tak? Czymś, na co się patrzy. W tej chwili będziemy mieli do czynienia z zupełnie inną funkcją mapy. Mapa staje się praktyką społeczną, trochę tak jak w Goali. Mówiłam o tym, że ta mapa w aplikacjach typu Goala czy Foursquare, które zresztą mają ze sobą krótki żywot, bo obie aplikacje zostały zaprezentowane na takim festiwalu South by Southwest w 2009 roku, a więc niespełna 2 lata temu. I od tamtej pory toczy się między nimi taka cicha rywalizacja, która z nich przejmie rynek. Wydaje się, że wygrywa Foursquare, który jest częściej obecny na iPhone'ach. W każdym razie te nowe typy map będą w coraz większym stopniu uwzględniały pewną wspólnotowość w tworzeniu wiedzy o mieście. Ja pokażę Państwu taki przykład artystyczny za moment. To będzie praca, czy taki projekt, który trwał przez kilka ładnych lat, projekt Christiana Nolda, o którym również pisałam, zatytułowany Biomapping. To może być też odpowiedź na pytanie o to, jak badać miasto, jak tworzyć systemy informacji graficznej dla miasta. Myślę, że w tym projekcie tkwi spory potencjał. I wreszcie wątek, który będę też chciała rozwinąć i dzisiaj, i jutro, mianowicie coś, co nazwałam mapowaniem sensorycznym. Ponieważ mapa jako reprezentacja w dużym stopniu odwołuje się do zmysłu wzroku. Albo inaczej, my jesteśmy przyzwyczajeni, że mapa jest mapą, jest czymś, na co się patrzy. To byłoby zgodne z taką logiką galaktyki gutenbergowskiej. I że mapa jest właśnie tą reprezentacją, czyli takim odzwierciedleniem. Nie zawsze tak było. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na przykład w średniowieczu mapy obejmowały też pewne formy narracji na temat tego, jak się przemieszczało w przestrzeni. Tak? A więc coś, co dzisiaj w świecie tych nowych mediów jest dosyć wyraźne. Krótko mówiąc, mapy średniowieczne zawierały również trasy. Nie były tylko obserwowaniem miejsca, ale pokazywały miejsce tego, kto tą mapą się posługiwał bądź kto ją tworzył. A więc ta mapa nie zawsze wyglądała tak, jak w świecie nowoczesnym, przyzwyczajonym do siatki Mercatora, przyzwyczajonym do właśnie tych charakterystycznych spłaszczeń globu, do przeliczania, do porządku geometrycznego. Te cztery aspekty będę rozwijała po części dzisiaj, odwołując się do przykładów, a bardziej może nawet jutro, kiedy mam nadzieję będziemy mieli okazję również o tym podyskutować. Żeby ta paleta możliwości, możliwych dyskusji była pełna, to posłużę się również przykładem takim, który unaoczni również pewną istotną cechę. Nie będę o niej wspominać, ona została już tutaj wcześniej zasygnalizowana podczas konwersatorium, kiedy Michał Derda-Nowakowski mówił o pewnej festiwalizacji życia. Owszem, jest tak, że to nowe miasto, ta nowa przestrzeń publiczna, w której media pełnią funkcję naszej orientacji w świecie i jednocześnie pełnią też funkcję takiego przewodnika. Otóż istnieje też takie myślenie o mieście, które czyni z miasta przestrzeń do gry. I to będzie taki przykład, który pokaże możliwość też otwierania tej przestrzeni miejskiej na nietypowe zastosowania, bo to, o czym do tej pory mówiłam, cała debata wokół mediów lokacyjnych dotyczy przynajmniej takich dwóch ważnych tematów. Po pierwsze panoptyzmu, czyli tego, że jesteśmy coraz częściej w mieście śledzeni, mówiąc krótko. Po drugie, dotyczy także prywatności, czyli na ile możemy się przemieszczać, korzystając z tych mediów, na ile możemy się przemieszczać, korzystać z miasta, nie będąc zauważalni. Tak? To są takie dwa tematy. Również ma to związek z tym, że nasze przestrzenie miejskie są w coraz większym stopniu nasycone technologiami nadzoru, czyli rozmaitego rodzaju kamerami i
innymi technologiami, które po prostu, krótko mówiąc, zbierają dane o użytkownikach. To będzie taka zabawna aplikacja na iPhone, na iPhone'a właśnie, jak Państwo zobaczycie. Proszę może dźwięk. Jeszcze momencik. No, teraz będzie dobrze, powinno być już. Jak widać, technologie są zawodne. Aha, tak, kabel się wysunął. Dobrze, czas powinno czekać. No, może jeszcze raz spróbujemy. Momencik. Tutaj, jak Państwo się zorientowaliście, można zostać bohaterem gry. To będzie też odniesienie do takich starych gier komputerowych typu Pong na przykład. Oczywiście mamy tutaj szereg możliwości. Można grać między innymi w wersjach dla wielu graczy, można uczestniczyć w systemach, całych systemach punktacji, w zawodach. To jest jedna z takich dosyć typowych aplikacji wykorzystujących augmented reality, czyli taką rzeczywistość wzbogaconą danymi, prawda? To, co widzimy na ekranie telefonu, jest właśnie taką hybrydą, takim połączeniem przestrzeni rzeczywistej i przestrzeni, którą kiedyś nazywało się wirtualną. A to jest to, jak wygląda uczestnik tej zabawy zupełnie z zewnątrz, tak? Ktoś, kto nie wie, co ten człowiek robi, no może odnieść wrażenie niezupełnej stabilności umysłowej. Więc jeżeli Państwo zobaczycie kogoś, kto w ten sposób się zachowuje w mieście, to nie jest to powód do paniki, ale najwyraźniej ktoś postanowił zagrać z miejskimi systemami nadzoru, bo oczywiście cała zabawa ma sens wtedy, kiedy znajdziemy taką kamerę, tak, która ma dany teren pod opieką. I to będzie również przejaw takich projektów zajmujących się mapowaniem przestrzeni miejskiej, które można by określić mianem alternatywnych map miasta. Tych projektów całkiem sporo swego czasu można było zobaczyć tu i ówdzie. Ja taki projekt tutaj Państwu pokażę za moment. Przemieszczę się między kolejnymi slajdami, bo akurat zamieściłam go na końcu. O, to właśnie jest przykład takiego projektu wykonanego w Nowym Jorku przez The Institute of Applied Autonomy, w którym zmapowano miejsca, gdzie znajdują się kamery nadzoru,
i nakreślono możliwą trasę dla kogoś, kto nie chciałby się znaleźć, kto po prostu nie chciałby być przedmiotem śledzenia. Tak? Jeżeli nie chcielibyśmy, żeby w Nowym Jorku namierzyły nas kamery, to możemy łatwo to, posługując się taką mapą, uczynić. To jest jedna z możliwości. Tych alternatywnych form mapowania jest całkiem sporo, o czym więcej może nawet, myślę, za moment i również jutro. Natomiast chciałabym przez moment skupić się na takim projekcie, który wydaje mi się być najciekawszy i może najpełniej pokazywać, najpełniej pokazywać możliwości tkwiące w mapowaniu, mówiąc krótko. Ponieważ wydaje mi się, że ta kategoria mapowania, czynność mapowania jest takim centralną aktywnością w świecie tej nowej konfiguracji medialnej. Otóż również dlatego, że takim podstawowym interfejsem dostępu do informacji właściwie staje się mapa. Nie wiem, czy Państwo korzystacie czasami z Google Maps, ale Google Maps stało się dzisiaj w ogóle takim dosyć skomplikowanym narzędziem, który właściwie dostarcza nam pełnej informacji na temat możliwych trajektorii naszego poruszania się w mieście. I to jest przykład właśnie na to, że mapowanie jako pewna czynność, jako pewna praktyka znajduje się dzisiaj w centrum naszej działalności. Jeżeli weźmiemy tutaj pod uwagę takie sposoby uczenia się, jak mind mapping chociażby, to okaże się, że istotnie wchodzimy w taką new awareness, czyli taką świadomość przestrzenną, powiedziałabym, może nawet nie tyle związaną z geograficzną lokalizacją, ile właśnie świadomość przestrzenną, co też pewnie ma związek z tą zmianą, jaka się dokonała w kulturze cyfrowej, bo jak wiadomo, już przy okazji analizy form hipertekstowych mówiło się o uprzestrzenieniu pisma, a jednocześnie gry wideo wprowadziły taką kategorię przestrzeni nawigowalnej. Krótko mówiąc, przestrzeń stała się w mediach po raz pierwszy czymś, co nie tylko jest reprezentowane, ale również te nowe media wytworzyły pewien typ przestrzeni, który nadaje się do działania, nie tylko do oglądania. I tutaj pokrótce o takim projekcie artystycznym, który pokazuje, jak można wykorzystać pewne narzędzia czy pewne technologie kojarzone z władzą i z zarządzaniem ludźmi, do tego, żeby powstała pewna nowa jakość, pewien nowy typ mapowania. Otóż cały projekt Nolda, rozpoczęty w roku 2004, polegał po pierwsze na tym, że artysta stworzył takie własne urządzenie, które nazwał Galvanic Skin Response. Chodziło o to, że zakłada się, tutaj Państwo widzicie na palce, zakłada się takie obrączki, gdyby, które mierzą ciśnienie, mierzą, nie wiem, ciepłotę, mierzą to, czy się pocimy, czy się nie pocimy. To wszystko oczywiście wzięte jest z wykrywacza kłamstw, z tej technologii. Jednocześnie jest to sprzężone z GPS-em i ludzie wędrując po mieście dostarczają danych. Tak, do centralnego komputera, które to dane informują o tym, jak ci ludzie w mieście się czuli, co się z nimi działo. A więc wydawałoby się, że jest to takie działanie z gatunku śledzenia miejskich wędrowców. Natomiast to, co równie istotne, to fakt, że ci ludzie, którzy biorą udział w tych spacerach, to są najczęściej ochotnicy, te projekty były realizowane co najmniej w kilku miastach na świecie, między innymi w Londynie, w San Francisco, ale również w mniejszych miejscowościach, i to pokażę za moment. Ale istotne jest to, że ci ludzie, którzy chodzą z tym urządzeniem i których reakcje organizmów są monitorowane, później po powrocie z tego spaceru nanoszą informacje i mówią o tym, co taką reakcję spowodowało. Czyli jak gdyby mamy pełen ogląd sytuacji, oni mają możliwość też wypowiedzenia swoich spostrzeżeń, swoich wrażeń. I tutaj tak na przykład wygląda efekt takiego działania w Greenwich właśnie. W Greenwich w roku 2005 i 2006 ten projekt był realizowany z grupą kilkudziesięciu wolontariuszy. Cała rzecz służyła między innymi właśnie nakreśleniu takiego projektu
rewitalizacji. Tak? Chodziło o to, jak kreować tę przestrzeń Greenwich, w których miejscach ludzie, nie wiem, doznają jakichś dosyć mocnych wrażeń. Tutaj nic dziwnego, że ten słupek fioletowy jakby jest bardzo taki wyrazisty, bo to jest skrzyżowanie bardzo takie ruchliwe. Tak? Widać, jak te emocje tam w tym miejscu na poziomie takiej fizyczności wręcz, jak są istotne. To pokazuje tylko przykładową taką wizualizację. Tutaj mamy efekt tej mapy, mianowicie naniesione wrażenia osób, które brały udział w tym eksperymencie. I to są bardzo różne wrażenia. Czasami to na przykład jest spostrzeżenie, że zgubiłam się i nie wiem, gdzie mam pójść. Tak? I w tym momencie ten wskaźnik emocjonalny, że tak powiem, rośnie nagle. Mamy też bardzo ciekawą mapę, której chciałabym poświęcić kilka słów więcej, w małym miasteczku w Stockport. Tutaj metodologia była trochę inna. Mianowicie całemu działaniu towarzyszyło też taki projekt, w którym mieszkańcy tego miasta rysowali i opowiadali o swoim odczuwaniu tego miejsca. To, co tutaj ja pokazuję, to w takiej zmniejszonej wersji. Szereg tych rysunków, szereg spacerów, tutaj również mamy te słupki czerwony i czarny. Czerwone to były pozytywne emocje, czarne to były negatywne emocje, stopień natężenia widać również. Ale te narracje przez mieszkańców proponowane były szalenie interesujące, bo w ich wyniku powstawały na przykład, o tutaj dosyć dobrze to widać, nie wiem czy Państwo widzicie, takie małe kwadraciki, w każdym z nich jest napisane sklep, 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 sklep. Okazało się, że Stockport, małe miasteczko brytyjskie, jest takim miejscem, w którym nie ma pełnowartościowej przestrzeni publicznej. To znaczy nie ma miejsca, w którym można byłoby się spotkać ze znajomymi, nie kupując czegoś. Tak? Nie wiem, czy w Lublinie są takie miejsca i jak wiele ich jest. Ale ta mapa pokazała między innymi, że dzisiaj przestrzeń publiczna w naszych miastach w coraz większym stopniu jest taka no, dość mocno skomercjalizowana i uznajemy to za coś zupełnie naturalnego. Po drugie, w opowieściach mieszkańców, również w rysunkach, okazało się, że w owym Stockport kiedyś płynęła rzeka, którą zabudowano. Ta rzeka gdzieś tam we wnętrzu płynie już jako taki ciek ujęty w rury, na powierzchni nie ma po niej śladu. Natomiast ta rzeka przetrwała w opowieściach mieszkańców i ich wspomnieniach tego miasta. Również w wielu rysunkach ta rzeka się pojawiła. Czyli to był taki element wspólnej wyobraźni, który gdzieś tam został wydobyty na wierzch, właśnie za pomocą takiego wspólnotowego, oddolnego mapowania, oczywiście którego katalizatorem stał się artysta i jego projekt. I tutaj również mamy cały szereg takich komentarzy, które są tutaj dopowiedziami osób spacerujących, czy osób, które się dzielą tymi narracjami. Jak one się czuły, przechodząc przez jakieś miejsce konkretne, co zwróciło ich uwagę, co wzbudziło ich emocje. Tutaj mamy jeszcze ciekawszy projekt, zatytułowany Newham Sensory Deprivation Map. I nad tym projektem zatrzymam się trochę dłużej, bo on jest przykładem takim punktem wyjścia w stronę właśnie owego mapowania sensorycznego. Otóż my, mówiąc o przestrzeni miejskiej, o systemach infograficznych, o tym dyskutowaliśmy przed południem, najczęściej myślimy o wzroku, tak żyjemy w ramach kultury wzrokocentrycznej. Powiedziałabym, że to trochę ulega zmianie i za moment wspomnę o takim projekcie, który tę zmianę stara się uchwycić. A tutaj mamy taką mapę stworzoną w miasteczku Newham przy współpracy z miejscową szkołą średnią, gdzie również spacerowano, tym razem pary osób spacerowały. Jedna z nich nosiła właśnie to urządzenie, Galvanic Skin Response. Druga była przewodnikiem, ponieważ jedna z tych osób, ta, która była wyposażona w urządzenie, nie mogła posługiwać się wzrokiem, miała zasłonięte oczy i nie mogła słuchać. To właśnie odczucia tej osoby są za pomocą tego urządzenia badane i jej wrażenia są nanoszone na mapę. A więc mamy mapę miasta postrzeganego nie tyle za pomocą wzroku, ile za pomocą innych zmysłów, tak? Nawet nie słuchu, tylko zmysłu węchu,
dotyku i wrażenia takiego ogólnego, ruchowego, tak? Choćby, nie wiem, odbierania tego miasta przestrzenią całego ciała. I ten typ mapy wydaje się szczególnie interesujący. Na przykład tutaj pojawiają się takie wrażenia, że na przykład drzewa wydzielały bardzo mocny zapach, tak? Albo poczułam smród gnijących roślin. Więc coś, na co normalnie wędrując w przestrzeni miejskiej, raczej nie zwraca się uwagi, chyba że są to doznania bardzo takie dojmujące. To byłby przykład takiego mapowania, które posługuje się inną koncepcją przestrzeni publicznej, takiej, gdzie wzrok nie jest już tym zmysłem dominującym. Ja jeszcze odwołam się do innego projektu, który również w ten sposób funkcjonuje. To jest taki projekt, który możecie Państwo odwiedzić w sieci. Tutaj musimy przepiąć po prostu do kolejnego urządzenia. Aha, to co Państwo tutaj macie, to jest zapewne... inny ekran. To jest chyba tak, że w tych opcjach konfiguracji połączenia z rzutnikiem chyba trzeba być synchronicznie grane. Ja może powiem, jak ten projekt wygląda. Państwo odwiedzicie go sobie też na własną rękę w sieci, tym bardziej, że tutaj nie wczytywały się nagrania. Otóż jest to taki projekt znajdujący się na stronie apery.org. Zaraz zobaczymy, być może nam się uda. O, jest, super. Tak on właśnie wygląda. Na stronie apery.org maps. Oczywiście jest robiony na podkładzie, znanym podkładzie Google'a, co nie jest pewnie zaskoczeniem, bo według serwisu programmable.com, który śledzi ilość mashupów tak zwanych, czyli takich połączeń, w jakie wchodzą poszczególne aplikacje sieciowe, Google Maps jest najchętniej mashupowalnym serwisem. Dużo, dużo bardziej rozpowszechnionym w tej postaci niż na przykład YouTube. W każdym razie idea tutaj jest taka, że na te mapy Google'a ładuje się nagrania dźwiękowe z konkretnych miejsc, które pojawiają się na mapie. Tych miejsc jest mnóstwo i narzędzia tutaj dostępne również umożliwiają nam do pewnego stopnia nawigację. Ja tutaj się posłużyłam swoimi nagraniami, nieskromnie, tymi kilkoma nagraniami, które tam zamieściłam. To są takie krótkie próbki dźwiękowe. Tutaj one się niestety nie wczytają z jakichś powodów. Zablokowana jest tutaj chyba możliwość pełnego korzystania z Google przez właściciela, z Google Maps. Ale pokażę, jak to wygląda. Kiedy nam się otwiera strona główna, to pojawiają się nowe nagrania dźwiękowe. Jak tutaj widać, mamy z ostatniej doby. Tamtych nagrań na dobę pojawia się całkiem sporo, od, nie wiem, 4 do czasami bywa i 30. I to jest znowu taka mapa wspólnotowa, tak? Tworzona przez grupę ludzi, nie przez jedną osobę. W dodatku jeszcze jest to mapa, która ujmuje nieco inny obszar naszej percepcji, bo jest to przede wszystkim mapa służąca do słuchania. My jako użytkownicy również możemy tutaj nawigować za pomocą takich choćby możliwości, jak możemy odgrywać sobie te próbki, czy słuchać ich, posługując się taką opcją, no, jakby przypadkową, randomly. Możemy po prostu wybrać streaming i to będzie w jakiejś określonej kolejności. Możemy sobie odegrać te, które są widoczne. Możemy wybrać opcję wielu nagrań naraz i zaznaczyć, które nam się podobają. No, możemy też sami miksować, możemy też wybrać soundwalki, czyli spacer pewnymi określonymi trasami. I powiedziałabym, że to jest jakby zarys tych nowych możliwości mapowania, ponieważ podczas jednego z paneli w trakcie
w trakcie dużej takiej konferencji poświęconej nowym mediom, sztuce nowych mediów, tego roku, w tym roku w Stambule, pojawiła się taka teza, że media lokacyjne właściwie się skończyły, ponieważ wszystkie te rozwiązania wypracowane w kręgu sztuki nowych mediów, bo pojęcie, jak już wspominałam, pojęcie mediów lokacyjnych pojawiło się w kręgu działań artystycznych właśnie, mniej więcej w roku 2002, kiedy artyści też tworzyli interfejsy, tworzyli urządzenia, to było takie bardzo, bardzo eksperymentalne i świeże. W tej chwili te rozwiązania są, że tak powiem, włączone w obiegi konsumpcyjne, są przeznaczone dla każdego użytkownika, są standardowe, są właśnie oparte na tej logice kapitalistycznej, tak jak Goala, więc pojawiła się taka teza, że media lokacyjne właściwie się skończyły, bo są już mainstreamowe, służą głównie do zarabiania pieniędzy i są chętnie też przez przemysł reklamowy wykorzystywane. Zresztą sam Christian Nold pisze o tym, że miał kilka propozycji na przykład ze strony sprzedaży, ze strony agentów nieruchomości, którzy chcieli wiedzieć, jakie obszary w mieście budzą pozytywne emocje, tak, a jakie budzą negatywne. No, właściwie cały projekt Nolda często był postrzegany w takiej formule, no, idealny właściwie dla przemysłu reklamowego. Tak? Kto nie chciałby wiedzieć, gdzie mieszkańcy doznają silnych emocji, na którym skrzyżowaniu, bo tam mógłby umieścić billboard, tak? Ewentualnie jakąś reklamę ubezpieczeń, na przykład od wypadków. No więc tego typu aplikacje, rozwiązania i cała ta sfera właściwie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony twórców rozwiązań, twórców aplikacji i przemysłu reklamowego. Stąd ta teza właśnie artystów i teoretyków, którzy przyczynili się do stworzenia pojęcia, ale ja powiedziałabym, że mamy do czynienia dopiero z początkową fazą mediów lokacyjnych, bo po pierwsze te media w momencie, kiedy staną się powszechnie dostępne, a tak jest w tej chwili, one zaczynają być powszechnie dostępne, również w takich miejscach jak Polska, bo iPhony już nie są czymś straszliwie drogim, co jest poza zasięgiem przeciętnego użytkownika. Zresztą nie tylko iPhony, ale także inne smartfony, które mają te usługi, które umożliwiają takie korzystanie z przestrzeni miejskiej. A więc powiedziałabym, że od tego momentu zaczyna się dopiero cały temat. Poza tym zaczyna się dopiero myślenie o nowym mapowaniu, tak? O takim mapowaniu, które nie byłoby po pierwsze oparte tylko na wzroku, po drugie, które nie byłoby mapowaniem wynikającym z urzędowej chęci zarządzania terenem, bo taka jest historia w ogóle map i kartografii. Mamy do czynienia z sytuacją, w której to mapowanie może być procesem oddolnym, może być procesem właśnie wspólnotowym, tak, społecznościowym, jak to się dzisiaj zwykło mówić w odniesieniu do tej nowej kategorii mediów, a to z kolei każe nam zapytać o to, na ile kategoria prywatności, tak dla nas cenna i droga w świecie nowych mediów, jest jeszcze aktualna, ponieważ jeżeli mielibyśmy korzystać z miasta wspólnotowo i społecznościowo, to nieunikniona będzie jakaś rezygnacja z pewnej części swojej prywatności. Krótko mówiąc, być może będziemy musieli zacząć się definiować bardziej jako część wspólnoty niż jako indywidualne podmioty w mieście. I to jest taka ryzykowna teza, na której chciałabym zakończyć ten wykład i powrócić może do niego albo podczas dyskusji dzisiaj, a na pewno podczas jutrzejszego konwersatorium. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i będzie mi bardzo miło odpowiedzieć na pytania, ewentualnie zapraszam do dyskusji.